Już w ten weekend rozpoczyna się 60. tydzień Kultury Beskidzkiej, podczas którego będzie można nie tylko cieszyć się góralską muzyką, żartami oraz góralskimi kapelami, ale także skosztować wyjątkowych specjałów. Głównym centrum zabawy będzie Wisła, gdzie odbędzie się największa część wydarzeń. Już w ten weekend rusza największe w Polsce święto folkloru – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Folklor na dobre zagości m.in. w Wiśle Szczyrku czy Żywcu. Podczas jubileuszowej 60. edycji zaprezentuje się około 4000 wykonawców. To jest bardzo ważne, żeby dbać o tą przyszłość kulturalną w Polsce, na Śląsku, w Małopolsce, w Republice Czeskiej. Ten festiwal łączy ludzi, to jest najważniejsze. Jest wspaniała atmosfera, jest mnóstwo wydarzeń artystycznych, kulturalnych, ale też mnóstwo tradycji, różnorodnej tradycji. Wydarzenie potrwa aż 9 dni, podczas których goście będą mieli szansę zagłębić się w bogactwie beskidzkiej kultury. Główną bazą imprezy będzie Wisła. To właśnie tam odbywać się będą najważniejsze wydarzenia, koncerty i pokazy skupiające zarówno lokalnych wykonawców, jak i zaproszonych artystów. Mnóstwo wydarzeń, tych kulturalnych na dużej estradzie, tych mniejszych na małej estradzie do południa, a więc folklor będzie rozbrzmiewał przez cały dzień. Wiele wystaw, wiele spotkań, możliwości zaznajomienia się z tym folklorem góralskim, a więc również potańczenia, popróbowania specjałów regionalnych, wystawy, spotkania z rękodzielnikami, więc cały czas bardzo, bardzo aktywnie, cały czas integracyjnie i cały czas gdzieś z przewijanym folklorem. Wyróżniającym się akcentem tegorocznego wydarzenia jest współpraca z Republiką Czeską. Do występów na Tygodniu Kultury Beskidzkiej zostali zaproszeni artyści z tego kraju. Ich występy będą stanowiły nie tylko ciekawą odmianę, ale także szansa na jeszcze głębsze zrozumienie kulturowych więzi łączących te dwa kraje. Zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, które działają przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, przy poszczególnych kołach miejscowych. Jest ich około 17. Na scenie w Jabłonkowie w Parku Miejskim występuje więcej niż 10 każdego roku i też one tutaj przyjeżdżają za Miedzę, występując i prezentując swój dorobek polskim gościom w Polsce. Wstęp na wszystkie koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej poza Jabłonkowem jest bezpłatny.